Chcemy rozmawiać o tym, co się wydarzy za chwilę w naszym miejscu, na dziesięciolecia funkcjonowania Ostródy, na jakość naszego życia w naszym mieście. I o tym chcemy tylko rozmawiać. Podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wątpliwościami. Jesteśmy na takim etapie, że jeszcze możemy wiele wątpliwości, wiele poprawek do tego projektu, który mamy w chwili realizowane, wnieść. Stąd dzisiejsze spotkanie i bardzo Państwu dziękuję, że po raz kolejny odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i jesteście tutaj dzisiaj razem z nami. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, z budową wiaduktu wiąże się wiele pytań. Ludzie mają ogromnie dużo wątpliwości. Te pytania przysyłają do nas, do Nowoczesnej. Zresztą sami do tego zachęcaliśmy, żeby podjąć bliższą dyskusję. I stąd właśnie między innymi dzisiejsze nasze spotkanie. Najważniejsze wątpliwości budzi to, jak będzie wyglądał ruch drogowy w naszym mieście. Jak będzie wyglądał ruch drogowy samochodów ciężarowych na ulicy Księgiewicza, Armii Krajowej, Grubalskiej, Tuleckiej, czy może na pierwszej dywizji. Jak i którędy będzie można przejść na drugą stronę torów kolejowych, czy tylko środkowym przejazdem, czy będzie można również korzystać z wiaduktu. Wiele wątpliwości budzi samofinansowanie wiaduktu. Stąd środki na realizację tak ogromnego przedsięwzięcia i wątpliwości, czy budowa infrastruktury drogowej nie spowoduje, że nie powstaną w naszym mieście inne inwestycje, które są również bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców. To są oczywiście pytania i wątpliwości, które chcieliśmy dzisiaj zadać osobom, które decydują o tym, czy będzie inwestycja realizowana, w jakim kształcie, kiedy i czy ostatecznie powstanie. Tak na dobrą sprawę. Myślę, że do końca jeszcze nic nie jest przesądzone. Wszystko zależy tak na dobrą sprawę od tego, jak mieszkańcy mocno zdeterminowani będą upominać się o to, żeby obecna władza wyjaśniła mieszkańcom, na czym polega największa inwestycja, na czym ma polegać największa inwestycja drogowa w mieście. I w związku z tym na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy naprawdę z bardzo dużym wyprzedzeniem, po blisko około 3 tygodni. Wysłaliśmy zaproszenie do burmistrza miasta, pana Czesława Najmowicza, którego, jak widzicie Państwo, nie ma. No jest mi niezmiernie przykro, że pan burmistrz nie podejmuje dyskusji z mieszkańcami, że nie przychodzi na spotkanie. Chciałbym też zaznaczyć, że to nie jest pierwsze. To są osoby, które funkcjonują w Radzie Osiedla Senty, które jako pierwsze podniosły alarm związany z budową i chciały się spotkać z burmistrzem i rozmawiać. Pan burmistrz przyszedł na jego spotkanie. Wyjątkowo niegrzeczny w stosunku do mieszkańców miasta, którzy mają prawo wybrać, mają prawo wiedzieć, bo to za ich pieniądze jest realizowana inwestycja, to mieszkańcy Ostródy będą spłacać zobowiązania, które są zaciągane w tej chwili, a to za chwilę zostaną zaciągnięte na wiele, wiele lat. A jest ich w tym mieście coraz więcej. Zaprosiliśmy też również firmę, która ma zaprojektować i wybudować, czyli Budimex. Jako duża korporacja na tyle grzecznościowo się potrafili zachować, że przysłali pismo z przeprosinami, że nie będą. Z informacją, że wszystkie wiadomości i informacje niezbędne do tej dyskusji przekazali burmistrzowi miasta Ostródy. Jest to chyba burmistrz, nie przyszedł z tymi informacjami. Ale to nie szkodzi, bo ja byłem wczoraj u pana burmistrza i wynotowałem bardzo wiele wątpliwości i pytań, z którymi się z państwem dzisiaj podzielę. Zaprosiliśmy też przedstawicieli PKP, bo docierały do nas różne wątpliwości, jak będzie funkcjonowały przyjazdy kolejowe. Była informacja, że przejazd pierwszy ten od strony dworca w kierunku Olsztyna zostanie całkowicie zlikwidowany. Dzisiaj prawdopodobnie zapewniają nas, że tak nie będzie, że będzie nadal funkcjonował. Ale to wszystko niestety są informacje niepotwierdzone. Natomiast w pierwszej decyzji PKP formalnie wystąpiło z informacją do Urzędu Miejskiego, że planują likwidację pierwszego przejazdu. No i oczywiście zaprosiliśmy też starostę ostrowskiego, który zarządza drogą, na której ma powstać ta inwestycja, który w ogóle ma złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Wszystko oczywiście w czasie przyszłym. Złoży wniosek
Jak będzie projekt zatwierdzony, jest szansa, że pani wiadomości tego nie wie. Teraz to mogę jest w takiej dosyć trudnej sytuacji, bo nie chcę się spierać z burmistrzem miasta, a jednocześnie ma świadomość konsekwencji wynikających z realizacji tak wielkiej inwestycji, która jest wyceniona na 26 milionów złotych, ale proszę pamiętać, że to jest tylko budowa samego wiaduktu, samej przeprawy. W tych 26 milionach nie ma ani złotych na budowę czy przebudowę skrzyżowań około wiaduktowych, o których też będziemy rozmawiali. Jak się usiądzie na spokojnie do analizy finansowej przedsięwzięcia, które ma być zrealizowane i pociągnie kolejne wydatki, które są niezbędne do tego, żeby osiągnąć efekt. Bo sam wiadukt nieoficjalnie zdaniem osób, które zarządzają drogą powiatową, którzy twierdzą jednoznacznie, niczego nie zmieni. Poza tym, że będziemy mieli jeszcze spore zobowiązania. Szanowni Państwo, no, mamy świadomość tego, że nie wiemy wszystkiego. W związku z tym warto czerpać wiedzę od osób, które mają doświadczenie, od osób, które już pewne błędy popełniły, uczyć się od tych, którzy znaleźli rozwiązania podobne do naszego. I dlatego na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy gościa specjalnego, który jest dzisiaj z nami i który podzieli się z nami swoim doświadczeniem. Jest to osoba, która zajmuje się transportem zrównoważonym. Bardzo mocno angażuje się w transport zrównoważony na terenie województwa pomorskiego. Jest wiceprzewodniczącym zespołu do spraw transportu i mobilności przy prezydencie miasta Gdańska. Jest dzisiaj z nami pan Piotr dr Kurbatowski. Muszę też się przyznać, bo sam jestem jednak samochodziarzem. I na funkcjonowanie miasta też patrzę często z perspektywy kierowcy. Natomiast jest wśród nas też osoba, która zmusiła mnie do tego, żeby zerknąć na to trochę z innej pozycji. Osoba, która patrzy na funkcjonowanie miasta z pozycji tylko osoby, która chodzi pieszo. Albo jeździ rowerem. Osoba, która o Ostródzie wie bardzo dużo. O tym, co było i o tym, co może się jeszcze w Ostródzie wydarzyć. Ostródzki przewodnik Jerzy Wrocław. A on mnie tutaj zorganizował, żeby zorganizować spotkanie. Szanowni Państwo, Nowoczesna w Ostródzie, która jest organizatorem dzisiejszego spotkania, rozpoczęła w maju taki projekt Mapa Potrzeb Mieszkańców Ostródy. W ramach tego projektu wyselekcjonowanych zostało przez mieszkańców Ostródy 15 potrzeb, które powinny być zrealizowane w takiej najbliższej perspektywie. W ramach tych 15 potrzeb jest również wiadomo. W takim telegraficznym skrócie chciałbym Państwu pokazać, jak wyglądają te potrzeby. Potrzeby, zaznaczam, mieszkańców Ostródy. Nie nowoczesnych. Chciałbym Państwu w tej chwili w telegraficznym skrócie przedstawić i chciałbym zwrócić też uwagę, na którym miejscu znajduje się wiadomo. Żeśmy zanotowali 2000 różnych aktywności i 120 różnych propozycji, które ostatecznie udało nam się skatalogować w takim 15 najważniejszych potrzeb, które powinny być zrealizowane. Na miejscu 15 jest dworzec PKS-u, który wymaga ogromnego remontu, to chyba wszyscy wiemy. Na miejscu 14 są ławki, krosze i śmieci. Bardzo mocno sygnalizowany temat, który powinien się pojawić w Ostródzie. I to w różnych miejscach na terenie Ostródy. Nie tylko w tym miejscu centralnym nad polowaniem Jeziora Gdańskiego, ale również na tych miejscach osiedlowych, które są niestety zaniedbane i zapominane, a wszystko jest skoncentrowane nad jeziorem, co moim zdaniem to nie jest dobrym rozwiązaniem. Dzieciaki z osiedla plebiscytowego czy z innych osiedli będą miały utrudniony dostęp do tego parku, który powstaje nad jeziorem, natomiast one same zostają troszeczkę zapomniane. Kwestia infrastruktury oświatowej, chodzi o orniki przy teraz, wtedy jeszcze w gimnazjach, a dzisiaj w szkołach podstawowych, największych szkołach podstawowych w mieście, mówimy o szkole numer 3 i szkole numer 4. Jest możliwość zrobienia tego, jest teren, natomiast nikt do tej pory za to się nie zajął.
Bardzo mocno sygnalizuję mieszkańcom również kwestie związane ze ścieżkami rowerowymi, ale nie w kwestii tylko rekreacji. Tylko chodzi o zintegrowaną komunikację, żebyśmy mogli z tych ścieżek rowerowych korzystać w sposób taki, że dojeżdżamy do najważniejszych zakładów pracy, do najważniejszych miejsc, gdzie robimy zakupy, czy do najważniejszych miejsc, gdzie załatwiamy sprawy formalne. To nie jest synchronizowane. Cały czas się mówi o ścieżkach rowerowych nie tylko w kwestii rekreacyjnej. A tu chodzi o cały system komunikacyjny w takim mieście jak Ostrów, na którym jest szansa na wybudowanie czegoś takiego. To bardziej, że jesteśmy miastem niezbyt rozległym. I tym rowerem można się poruszać naprawdę w wielu kierunkach i miejscach. Często jest poruszana kwestia darmowych imprez kulturalnych i sportowych, bo porównamy i otrzymują bilety na sztandarowe imprezy w naszym amfiteatrze, no to okazuje się, że w Rogu, Ławie, Lubawie jest często o 50% taniej. Komunikacja miejska, która była wielokrotnie już obiecywana, że będzie darmowa, w tej chwili w komunikacji jak wiele nic się nie dzieje, chociaż co jakiś czas jest wrzucany taki news, że o to już złożyliśmy wniosek, o to już się budujemy, o to będą elektryczne autobusy, o to będą małe autobusy, a tak naprawdę jak jest faktycznie, jeśli ktoś z Państwa jeździ, to doskonale sobie zdaje sprawę, w jakiej sytuacji i kondycji jest komunikacja miejska. Miejsce 9 wiatr. Na 15 najważniejszych potrzeb na 9 miejscu znalazł się wiatr. Czyli taka dobra sprawa stosunkowo nisko w tej hierarchii potrzeb. Miejsce 8 to jest kwestia szpitala, którym również oddziały się martwią. Miejsce 7 to jest budżet obywatelski, czyli kwestia na przykład ławek, ścieżek rowerowych czy innej infrastruktury rekreacyjnej na osiedlach ościennych mógłby zostać rozwiązany za pomocą budżetu obywatelskiego, bo ci ludzie, którzy tam mieszkają, wiedzą, czego potrzebują oni, ich dzieci, znajomi. I mogliby część środków budżetowych mądrze zagospodarować i wydać, gdyby mieli taką szansę. Niestety obecna władza uważa, że to jest niepotrzebne, skoro oni zostali wybrani, to oni doskonale wiedzą, czego ludzie chcą. Ja myślę, że nie do końca, dlatego że to się wszystko zmienia, a okres kadencji 4 lata to jest jednak bardzo długi okres i warto z mieszkańcami rozmawiać w trakcie kadencji i pytać, czego potrzebuje. Miejsce 6 to jest żłobek, kolejny żłobek, bo jeden już jest, ale cytując słowa obecnego burmistrza, chętnych do tego żłobka jest 3-4 razy więcej. To jeżeli jest chętnych 3-4 razy więcej, to znaczy, że budujemy kolejny, bo to jest zadanie własne gminy. Niestety w planach tego na dzień dzisiejszy nie ma. Miejsce 5, jak powstawał stadion, to była obawa, czy mieszkańcy będą mogli z niego korzystać w taki sposób otwarty. Bo były wątpliwości, czy będzie to bardzo wyspecjalizowane miejsce tylko dla nielicznej grupy. Były bardzo mocne naciski w mediach społecznościowych, ostatecznie na szczęście stadion jest otwarty, można z niego korzystać, jeśli nie jest akurat remontowany. Albo to nie chodzi. Ale to już zostawmy to może na inną okazję. Plaża miejska jezioro Sajmigo to jedyna plaża, z której pozostawiamy jako studziami. Bo przecież nie chodzimy na tę plażę na jezioro Turecki. Jeśli ktoś tam próbował się kąpać, to wie, że są, jest to dosyć kłopotliwe i trudne. Generalnie mieszkańcy korzystają z plaży miejskiej nad jeziorem Sajmigo. No, z całym szacunkiem, jak popatrzymy, jak wygląda plaża w Kretowina, w Olsztynie, czy w Iławie, w Rogowie, w Giżycku, to naprawdę nasza plaża to jest na miarę plaży w Lichtajnach albo w Żydowie, a my jesteśmy perłą Mazur. To jest to naprawdę, infrastruktura jest żenująco niska i wymaga nie tyle nakładów inwestycyjnych, co pewnego pomysłu. Stworzenia tego miejsca nie tylko do kąpania się, bo wykąpać to się można w domu, tylko do spędzania czasu. Miejsce 3, wielokrotnie przez mieszkańców podnoszone, czego ja absolutnie, kompletnie nie potrafię zrozumieć, że do tej pory nie udało się wybudować światła na skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i Pieniężnego, gdzie jest ogromne osiedle, gdzie jest ogromna szkoła, dochodzi do kolizji i ciągle z tym jest problem, a przecież skrzyżowanie światła, skrzyżowanie zsynchronizowane ze skrzyżowaniem, które jest 100 metrów dalej, spowodowałoby, że to rynku było płynniejsze, a przede wszystkim byłoby bezpieczne. Na ulicy Progredo, nie wiem czy Państwo zauważyliście, jest przejście na przykład za pieszych, takie wymuszane. Nie wiem czy Państwo wyjaśnią ulicy Progredo, jest kilka przejść, na jednym z nich jest sygnalizacja świetna odnośnie przejścia dla osób, które stoją przy pasach. Naciskają guzik i przychodzą. No, nie chcę być niegrzeczny, ale skoro jeśli można było tam to zrobić,
to dlaczego nie można tego zrobić na ulicy Jagiellonia? Miejsce drugie to jest Ostrucki Basen, na który czekamy. Mieliśmy się kąpać w październiku tego roku. Mamy listopad, zapowiedź jest, że będzie tuż przed wyborami. No nie podane zostało faktycznie, ale jestem przekonany, że będą mocno pracować nad tym, żeby przed wyborami otworzyć basen. Nie sądzę, żeby mieszkańcy z trudem dali się nadmować. I miejsce pierwsze to jest kino, na które mieszkańcy oczekują, a które pojawiło się a do dzisiaj tego nie ma. Tyle mamy potrzeb i potrzeby, które są przez miarę mieszkańców wskazywane. Natomiast dzisiejsze spotkanie chcemy poświęcić przede wszystkim kwestii związanej z wiaduktem. A tak naprawdę chodzi o ten zrównoważony transport. Ale co to jest, jak powinien funkcjonować, to proszę naszego gościa specjalnego, pana doktora Piotra Grupa-Fińskiego. Słabo. Już nie wiem, który z kolei.
Gilpanaloza, który był człowiekiem, który przekształcił system mobilności w pogodzie, czyli w mieście 8,5-milionowym. Zgodność Państwa, jeżeli ktoś sobie dał radę z przekształceniem systemu mobilności i transportu w mieście 8-milionowym, to gdyby przyjechał tutaj do Ostródy, to by stwierdził, że to nie jest dla niego zbyt trudne wyzwanie. Ja mam poczucie, że udało mi się dokonać reorientacji systemu rowerowego w Gdańsku, ponieważ na początku, kiedy zacząłem się tą problematyką zajmować w Gdańsku w 1999 roku, to wszyscy mówili, że trzeba budować drogi rowerowe. Podczas gdy dowiedziałem się na pierwszym kongresie rowerowym w Grazu, w Austrii, że miasta, które są przyjazne dla rowerzystów, to są wcale nie miasta, w których nie jest duża liczba wydzielonych dróg rowerowych. To są miasta, badania zresztą to były francuskie, że to są miasta, w których jest największa ilość, największa część miasta, to są strefy, w których występuje strefa piesza i te strefy są wolne od parkujących, jeżdżących samochodów. Czyli inaczej mówiąc, żeby miasto przekształcić, trzeba po pierwsze postawić znak zapytania na temat roli samochodu w mieście. Już w roku 2000 została opublikowana przez Unię Europejską książka, którą przywiozłem podczas Gracu, którą Państwu polecam, ona jest w internecie, można ją przeczytać. Drukowana w Luksemburgu, zrobiłem 3 strony R-rady, Państwo sobie wyobrażają? Kilkudziesięciostronicowa publikacja i 3 strony błędów, po prostu literowych i różnych. I no w każdym razie najważniejszy jest tytuł tej publikacji. Miasta rowerowe miastami przyszłości. Mam nadzieję, że nie odczytają Państwo tego jako wyraz mojego przekonania, że wszyscy mogą w każdych okolicznościach jeździć rowerem. Jest to tylko podstawa do tezy, że jeżeli miasto jest przyjazne dla rowerzystów, jest przyjazne dla wszystkich, to znaczy dla mieszkańców, dla przyjezdnych i dla inwestorów. Rozumiem, że to może być teza szokująca, ale w ramach tej prezentacji Państwu to na ten temat coś więcej powiem. Na zakończenie tu zwykle umieszczam figurę. Państwo rozpoznają tych bohaterów? To jest z Brukseli zrobiony pomnik Don Quixote, tak? I taki praktyczny człowiek, który tam za nim jedzie na osiągu Sancho Panza. Teraz mam kłopot, bo tu ja mam wrażenie, że to jest główna część mojej prezentacji. Teraz jak ona jest nieczytelna, to jest masakra. Generalnie chodzi o to, żeby główna część tej mojej prezentacji to jest, na czym polega zmiana w sposobie myślenia o kształtowaniu transportu w mieście. Po lewej stronie ekranu są tradycyjne sposoby myślenia o mieście i sposobach rozwiązywania problemów mobilności transportu. Po prawej stronie są to, co jest uważane za nowy element myślenia, czyli najważniejsze, to, co się zaczyna w naszych sercach i umysłach. Z racji tego, że udało mi się podkreślić podstawowe teksty na czerwono, to myślę, że one uda się jednak na tym ekranie odtworzyć. Inaczej mówiąc, podstawowa taka największa syntetyczna kwestia, żeby myśleć nie o ruchu pojazdów, tylko o potrzebach ludzi. I teraz w jaki sposób to przełożyć na praktyczne rozwiązania? Ponieważ ja rozumiem, zresztą wielokrotnie uczestnicząc również w debatach internetowych, jak ktoś mówi, że miasto powinno być głównie dla ludzi, a nie dla pojazdów, no to zaraz jest kontra prosta, ale przecież w pojazdach też są ludzie. Ja wtedy mówię, na moje oko w pojazdach zaparkowanych, a raczej ludzi nie. Czyli pierwszym wyzwaniem dla miasta to jest, jak kształtować politykę parkingową. Inaczej mówiąc, czy posiadanie samochodu implikuje automatycznie prawo do parkowania nim za darmo w dowolnym miejscu miasta. Jeżeli tego nie zakwestionujemy, będziemy mieli problem. I to dotyczy wszystkich miast, które weszły na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Zakwestionowano prawo parkowania za darmo. I te miasta, w których dobrze jest osiągana wysoka jakość życia, parkować, jeżeli chcemy, oczywiście możemy. Tylko to jest odpowiednio zarządzane przez odpowiednie systemy aplikacji komputerowych, tak żeby nie było sytuacji takiej, że przyjeżdżamy do miasta i boimy się wyjechać, ponieważ jeżeli wiemy, że jak wrócimy, to na tym miejscu ktoś będzie parkował i my nie będziemy wiedzieli, gdzie zaparkować. I to są przypuszczalne problemy, które wszyscy Państwo mają. Tak? I chodzi o to, żeby zlikwidować miejsca parkingowe, ale zastanowić się, jak nimi zarządzać. I teraz kolejne, jakby to powiedzieć, praktyczne. Chodzi o to, żeby uwagę skoncentrować nie na przepustowości i prędkości pojazdów, tylko na dostępności jakości życia.
równości społecznej, zdrowiu, jakości przestrzeni i środowiska naturalnego. Następnie, żeby nastawić się nie na gałęzie transportu, czyli zastanawiać się, czy to ma być transport pieszy, czy rowerowy, czy komunikacja publiczna, czy kolejowy, czy jeszcze jakieś kombinacje, tylko po prostu na harmonijny rozwój, zwłaszcza aktywnych sposobów zaspokajania potrzeby mobilności, ponieważ jak Państwo się domyślają, ruch pieszy zwykle nie jest brany pod uwagę. Ja byłem, można powiedzieć, zaszokowany, kiedy w Olsztynie był uczestnik tej prelekcji mojej i powiedział, że on nigdy nie schodzi z rowerem. Tak? Ja mówię, no dziwne, bo przecież Pan tutaj do tej sali nie wjechał rowerem, tylko Pan siedzi na fotelu. Jaka część podróży odbył Pan piechotą? Ja mam wrażenie, że dzisiaj, jak usłyszałem tutaj kolegę przewodniczącego, że on jest samochodziarzem, to jest przecież nieprawda. Przecież on nie wjechał tutaj samochodem do tej sali, tak? Zawsze jesteśmy pieszymi. Zresztą to zostanie przełożone na konkretne, jakby to powiedzieć, wizualizacje. Nie tylko tekstowe elementy będą w tej prezentacji, ale będą również pewne rysunki i zdjęcia. Czyli dotychczas zawsze myślano o infrastrukturze. Nowy sposób myślenia to jest zintegrowany zestaw wielu działań i rozwiązań efektywnych kosztowo. Czyli po pierwsze trzeba liczyć, jakie są korzyści, jakie są koszty. W jaki sposób to liczyć? Jeżeli tego nie policzymy, zawsze będziemy mieli kłopot. Proszę Państwa, jeżeli myślimy wyłącznie o samochodach, to zawsze myślimy o estakadach, bezkolizyjnych skrzyżowaniach, wielopiętrowych parkingach i tak dalej. To wszystko kosztuje. Państwo, w związku z tym, że największe problemy występują na parkingach przyplażowych, no to są tacy, którzy uważają, że przy plażach należy zbudować wielopiętrowe parkingi, oczywiście darmowe. Zapraszamy do Gdańska. Państwo zobaczą, jak te laski przyplażowe wyglądają w Gdańsku. No na pewno jest to wyzwanie, tak? Jak to rozwiązać? Przez 8 miesięcy te parkingi przypuszczalnie stały puste. Niedawno wyczytałem, że w Krakowie zbudowano podziemny parking w centrum i okazuje się, że on jest wykorzystywany w 11%. Koszt jednego miejsca na parkingu Park and Drive w pobliżu Netra Łociny kosztuje 40 tysięcy złotych, od 40 tysięcy do 100 tysięcy. Teraz nowe parkingi budowane są więcej w tej skali. Utrzymanie takiego miejsca rocznie kosztuje 1000 złotych. Pytanie, kto ma za to płacić? Proszę Państwa, to jest proste, elementarne pytanie, które warto zadać. Kolejna kwestia jest taka, że sektorowy dokument planistyczny, a teraz nowoczesne myślenie polega na tym, żeby tworzyć zintegrowane aspekty, tak, i gospodarować przestrzeni, nie tylko uwzględniać koszty doraźne, krótkookresowe, ale również długookresowe koszty zdrowotne. W jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo, które jest skoncentrowane na poruszaniu się samochodami, a jak funkcjonuje społeczeństwo, które docenia również inne sposoby poruszania się po mieście. Kolejna, jeszcze jeden tekst, slajd tekstowy, później będzie trochę więcej rysunków. Krótko i średniookresowo. Tak, zgodnie się Państwo, w krótkim okresie to widzimy, że jeżeli nie ma bezkolizyjnego skrzyżowania z drogą kolejową, to wiadomo, że są okresy, kiedy ludzie czekają, tracą czas, tak? Ale jakie są długookresowe, jakie to ma długookresowe skutki, jeżeli spojrzymy z większą, jakby to powiedzieć, perspektywą czasową. Następnie kolejne podejście, które charakteryzuje tradycyjne układy, to jest to, że główne znaczenie mają inżynierowie ruchu. Podczas gdy w nowoczesnym podejściu dominuje podejście interdyscyplinarne, czyli zespoły złożone z różnych specjalistów pracujące z udziałem interesariuszy, czyli tych osób, które będą z tego korzystać. Można powiedzieć, jeżeli to ma być dla miasta, no to pierwsza zasada, że muszą w tym procesie uczestniczyć mieszkańcy. Ja mam taką ulubioną prezentację, to ja mam wrażenie, że jeżeli Państwo tutaj w rozmowie przed dzisiejszym spotkaniem rozmawiali z paniami, które przyszły troszeczkę wcześniej, to one mówią, że jest problem z samochodami w Ostródzie. Taki jeden z placów miejskich został praktycznie zamieniony w park. Pytanie mam do Państwa. Czy Państwo wiedzą, w jakim kraju jest najdłuższa tradycja kłopotów z samochodami? Kiedy to się zaczęło? Rozumiem, że to pytanie jest zbyt proste, żeby Państwo podejmowali wysiłek. Oczywiście to jest Ameryka, tak? To jest
sławny Henry Ford, który powiedział, że mamy do wyboru, tak, każdy kolor samochodu pod warunkiem, że on będzie czarny. Tak, w każdym razie Ameryka, proszę Państwa, jest masowo zmotoryzowana. Czytałem wypowiedź, proszę Państwa, sekretarza, ministra do spraw transportu. On powiedział, transport w mieście jest sprawą zbyt złożoną, żeby na jego temat decydowali inżynierowie ruchu. Sposób funkcjonowania transportu w mieście jest problematyką, która dotyczy wszystkich. I to trzeba po prostu być z wielu różnych punktów widzenia. I to powiedział inżynier transportu, rozumiem Państwo. Własna jego korporacyjna, jakby to powiedzieć, tożsamość sugerowała, że jednak muszą na ten temat wypowiadać się inni. W normalnym systemie, w nowoczesnym biznesie, królem jest klient, tak? Japończycy mówią, że czasami problem polega na tym, że król bywa średni. I ci, którzy używają samochody, niekiedy uważają, że są głównymi, jakby to powiedzieć, konsumentami przestrzeni miejskiej. Potrzeby wszystkich pozostałych traktują, powiedziałbym, z mniejszą atencją. Kolejna kwestia jest, w jaki sposób planować, tak? Czyli planować zaangażowanie mieszkańców, przezroczyste podejście partycypacyjne zgodne z procedurami. Następnie ograniczona ocena tradycyjna, a nowoczesne podejście mówi o regularnym monitorowaniu. Ocena różnych przejawów wpływu. Tak? I chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, żeby miasto stało się strukturą uczącą się. To znaczy, żebyśmy nie przywiązywali, jakby to powiedzieć, wagi do jakichś rozwiązań, które mają być wszystko, czy taką panaceum na wszystkie problemy, które w mieście występują, albo koncentrację na jakimś wąskim odcinku, a później okazało się w praktyce, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które ja określam ponad nowymi wyrazami, które na pewno Państwu nie są znane. Hajotem wytajasem, proszę Państwa, to znaczy chcieliśmy jak najlepiej, wyszło tak jak zawsze. I teraz, jeżeli mówimy o patrzenie z pewnego dystansu na miasto, aglomeracja, można powiedzieć, dotyczy to miasta, nie tylko aglomeracji. Suburbanizacja, periurbanizacja po angielsku często urban sprawl, czyli ucieczka podatników do sąsiednich gmin. Inaczej mówiąc, ludzie, którzy mieszkają w mieście, stwierdzają, że warunki życia w mieście na skutek spalin hałasu generowanego przez samochody i różne inne historie, wypadki, wyprowadzają się na łono natury, miasto się rozrasta. To jest główny problem, że miasto z jednej strony traci wpływy podatkowe, a z drugiej strony zwiększa koszty funkcjonowania miasta, ponieważ te rozrastające się powierzchniowo miasta trzeba do tego dobudować drogi, sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe i tak dalej. Jak to wyszło w Ameryce? Niech Państwo zwrócą uwagę. Mamy dwa podejścia, amerykańskie i europejskie. Byli Państwo w Atlancie? Przypuszczalnie duchowo w czasie olimpiady, mogli Państwo odbywać. Ja nie byłem na Atlancie, ale byłem w wielu miastach amerykańskich. I drugie jest miasto europejskie, Barcelona, które nie dało zacji tych wydarzeń w Katalonii. I teraz niech Państwo zobaczą. Podobna liczba ludności. Widzą Państwo różnicę w powierzchni zajmowanej? Kolejna sprawa, podobna długość linii metra. Ale udział ludności w zasięgu 600 metrów do stacji metra. Do stacji metra w Atlancie to jest 5,4%, tak? A w Barcelonie 60%. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli próbujemy rozwiązać problemy mobilności w mieście jako alternatywy samochodu, proponując jakieś środki komunikacji publicznej, takie zaawansowane jak metro, czy komunikację autobusową, no to zgodnie się Państwo, w momencie, kiedy mamy miasto rzadko zaludnione, mamy problem. Amerykanie próbowali i mają sytuację taką, że z punktu widzenia wpływu na zdrowie, czy Państwo wiedzą, obecne pokolenie Amerykanów ma krótszą przewidywaną długość życia niż poprzednie. Z racji tego, że 90%, szacuje się 90% dzieci amerykańskich do szkoły jest dowożonych samochodami rodziców. W jaki sposób wpływa to na budżet czasu rodziców i zdrowie dzieci, tak? Państwo zobaczają 60-kilowe nadwagi, w przypadku nadwagi dzieci w wieku przedszkolnym. Nie wiem, czy Państwo byli w stanie. Człowiek, który waży 120 kg, jest, można powiedzieć, szczup. To ma oczywiście implikacje. Teraz mamy kolejną masakrę, ponieważ to jest tekst, który ma zupełnie oparty o doświadczenia amerykańskie. Błędne koło związane z rozwojem motoryzacji. Jeżeli mamy do czynienia wzrost wskaźnika motoryzacji
czyli liczby pojazdów na 1000 mieszkańców, mamy do czynienia do tego, że zorientowani na korzystanie z samochodów w planowaniu infrastruktury transportowej, czyli drogowej miasta. Redukcja liczby możliwych wyborów rodzaju transportu. Czyli inaczej mówiąc, jak mieszkamy na przedmieściu daleko od centrum, to praktycznie jedynym praktycznym sposobem dotarcia do centrum jest samochód. Ponieważ komunikacja publiczna jest rzadka, jest zatłoczona, jest nieregularna i to jest problem, tak? I każdy element drogowy z jednej strony łączy, ale w skali lokalnej dzieli miasto. To, co jest zauważane przez specjalistów amerykańskich, to jest wszystko ze źródeł amerykańskich. Ja tego nie wymyśliłem. Stygmatyzacja osób poruszających się inaczej niż samochody. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś nie ma samochodu, pani Taczarowa tak powiedziała, jeżeli ktoś jest mężczyzną w Wielkiej Brytanii, ma 26 lat i ciągle dojeżdża do pracy autobusem, to znaczy, że coś mu się w życiu nie udało. Zgodnie, że państwo, pani Taczarowa była kobietą, tak? Ale niektórzy uważają, że była bardziej taka, wykazywała cechy zdecydowane przywódcze niż wielu mężczyzn. W każdym razie w ten sposób już Brytyjczycy przestali myśleć. No, tempo wzrostu otyłości wśród dzieci brytyjskich jest podobny jak w Ameryce. My doganiamy, tak? Polska jest bodajże piątym krajem, jeśli chodzi o tempo wzrostu otyłości wśród dzieci. Suburbanizacja, tak? Ucieczka, to już o tym mówiliśmy. Degradacja centrów miast, gospodarka przestrzenna zorientowana na korzystanie z samochodów, szczodre tworzenie udogodnień do parkowania samochodów. Czyli przypuszczalnie w Ostródzie problemem jest nie tylko budowa wiaduktu, ale problem w jaki sposób parkujemy, tak? Tworzenie rzadko zaludnionych obszarów zurbanizowanych. Czyli można powiedzieć Ostróda coraz większa przestrzennie, ale niekoniecznie coraz łatwiejsze dojście do centrum. I teraz, proszę państwa, to jest wykres teoretyczny, mam nadzieję, że go widać. Ja pozwolę sobie zaznaczyć, gdzie jest Polska. Polska pod względem fascynacji samochodem jest, można powiedzieć, ponadprzeciętnym krajem. To znaczy, to jest wykres, który pokazuje zależność między poziomem rozwoju dochodu narodowego przeliczenia na mieszkańca a ilością samochodów na mieszkańca. Polska, można powiedzieć, pod względem dochodu na mieszkańca niespecjalnie przoduje, chociaż już jesteśmy wśród 40 najbogatszych krajów świata. Ale można powiedzieć, ta korelacja jest wyraźnie poza tym głównym nurtem. Próbujemy dogonić Amerykę. W Ameryce mamy 1200 samochodów na 1000 mieszkańców i oni stwierdzają, że już nie ma po co więcej tych samochodów. Ameryka się rozwija, dochód narodowy na mieszkańca rośnie, ale liczba samochodów już nie rośnie. Nowe pokolenie Amerykanów bardzo często uważa, że lepiej zrobić, kupić lepszego smartfona niż kupić kolejny samochód. Coraz później robią prawo jazdy. Te kraje, które osiągają w rankingach najwyższy poziom jakości życia, to są kraje, które mają duży udział ruchu pieszego i rowerowego i polityka mobilnościowa nie jest nastawiona na samochody. To znaczy na restrykcyjne korzystanie z samochodu. Jeżeli chcesz jechać samochodem, proszę bardzo, ale to kosztuje. Jeżeli miejsca w wielopiętrowym parkingu, proszę bardzo, to kosztuje. W Holandii zasada jest taka, chcesz kupić samochód, musisz pokazać, gdzie będziesz go parkował. I są kolejki 3 lata, tak, żeby uzyskać miejsce do parkowania. I tu mają państwo Danię, Holandię i Niemcy, które można powiedzieć osiągają dużo wyższy poziom dochodu narodowego niż Polska, ale nie zwiększają swojego parku samochodowego i można powiedzieć, że miasta są zarządzane w sposób bardziej sensowny i to jest właśnie ten kierunek reorientacji polityki, który uważam jest w Polsce potrzebny. I teraz kolejny wykres teoretyczny, mam nadzieję, że to państwa nie. Jest jakiś wskaźnik chyba, można na środku widać. Widzą państwo, to jest odległość przejeżdżana przez samochody, znaczy częstotliwość podróży, jaka jest długość podróży odbywanej samochodami. Tutaj jest 5 km, widzą państwo, czyli bardzo duża część samochodów w miastach przejeżdża odległość mniejszą niż 5 km. To jest za dużo, żeby chodzić pieszo. Ale zgadzam się państwo, na rower to akurat wystarczy. Jeżeli dodamy do tego rowery przepakowane elektrycznie, to okazuje się, że jeżeli postawimy w mieście na udogodnieniach tak, żeby wszyscy mogli, nie wszyscy będą musieli, tak, ale żeby ci, którzy chcą jechać na krótsze odległości, jeżeli zastąpimy część podróży samochodami, podróżami realizowanymi w sposób mniej terenochłonny, czyli rowerem pieszo, no to oczywiście będziemy mieli, również kierowcy będą mieli z tego korzyść, po prostu będą mieli mniej rywalizujących i
innych kierowców, którzy będą chcieli zająć miejsce do parkowania i będą mniejsze korki mieć. I teraz kolejna część teoretyczna. Porównujemy różne transporty, tak? Zgodnie Państwo, że my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia. Transport indywidualny znaczy samochód. Transport zbiorowy znaczy publiczny. Okazuje się, że może być zbiorowy transport prywatny i może być indywidualny transport niesamochodowy. Nie będę tego rozwijał, bo to jest oczywiście oczywiste, tak? Spacer pieszy, rower, motocykl i samochód to są wszystko transporty indywidualne, prywatne, tak? Ale można sobie wyobrazić indywidualny transport publiczny, tak jak taksówka rikszy, rower z wypożyczalni, rower publiczny, tak jak w Gdańsku mamy teraz rower metropolitalny, to jest kilkanaście już miast w Polsce takie rozwiązania. Kolejna, proszę Państwa, kwestia poszukiwania optymalnej struktury. Czyli najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli miasto tradycyjne, do wszystkich funkcji można dotrzeć piechotą. Zgodnisz Państwo, że to jest już wizja miasta taniego, tak? Ale niekoniecznie najbardziej możliwego do zrealizowania. Można do tego dodać transport publiczny. On dobrze pasuje na dłuższe przejazdy i na masowe przewozy, ale ma różne, jakby to powiedzieć, słabości. Zgodnisz Państwo, transport publiczny nigdy nie zapewnia serwisu drzwi-drzwi. I w związku z tym mamy do czynienia z jeszcze kolejną wersją. Możemy wziąć pod uwagę samochód. Bardzo dobry na dłuższe przejazdy, dłuższe niż 5 km. Rzadko zaludnione, zabudowane obszary, czyli raczej tereny wiejskie. Mniej odpowiedni, czy nieodpowiedni do poruszania się w mięsno zabudowanych dzielnicach miasta. To doprowadziło do tego, że autorzy tej książki Miasta Rowerowe Miastami Przyszłości zacytowali dyrektora Filipa Wolna. Szwedzki. On powiedział, że samochód nie jest pojazdem do poruszania się po mieście. Znaczy, dobry jest do poruszania się po mieście rozproszone tak miast jak Los Angeles, ale niedawno dowiedziałem się, że miasto Los Angeles 5,5 dnia, przeciętny 5,5 dnia w roku mieszkanie z Los Angeles spędza w korku, mimo tego, że tam ta infrastruktura drogowa jest bardzo rozwinięta. To doprowadziło, proszę Państwa, do sporządzenia zestawu. Mam nadzieję, że ten rysunek jest czytelny. Będziemy mieli gościa z nami, autora tego rysunku w Sopocie w ostatni czwartek listopada. I on stworzył, proszę Państwa, odwróconą piramidę mobilności. Czyli jeżeli myślimy o mieście, to po pierwsze musimy myśleć o tym, że każde nowe rozwiązanie nie powinno pogarszać warunków ruchu pieszego. Znaczy, jeżeli jest jakaś droga szeroka, to powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób piesi będą mogli przekraczać ją bezpiecznie. I piesi w wieku lat od 8 do 80, niektórzy najbardziej syntetyczna taka miara dobrego, dobrze funkcjonującego miasta, to jest miasto 7,70 albo 8,80. Znaczy, żeby zarówno dzieci w wieku lat 8 i starsze mogły poruszać się po mieście z pewnym poczuciem bezpieczeństwa samodzielnie i osoby w wieku podeszłym, ich jest w Polsce coraz więcej, jak Państwo wiedzą, starzejemy się jako społeczeństwo, tak zwane srebrne tsunami, tak? To znaczy, że osoby w wieku lat 70 plus mogą się poruszać po mieście w sposób bezpieczny. Jakakolwiek ulica, która ma dwa pasy po dwie jezdy po dwa pasy, nie jest bezpieczna w momencie, kiedy próbujemy ją przekroczyć, jeżeli nie ma odpowiednich świateł, co oczywiście spowalnia i zmniejsza komfort poruszania. Drugim elementem tej piramidy odwróconej są rowery, rowery wspomagane elektrycznie, rowery cargo. Transport publiczny szynowy, który ma duże walory w stosunku do innych rozwiązań, to po prostu nie stoi w korkach. Autobus, żeby mógł się sprawnie poruszać, to powinien mieć bus pasy albo specjalne, jakby to powiedzieć, korytarze ruchu drogowego, co nie zawsze jest w mieście możliwe. Następnie oczywiście trzeba zapewnić dostawy, które mogą być realizowane samochodami dostawczymi, ale mogą być realizowane w również inny sposób. Taksówki, w każdym razie różne systemy car sharing, to znaczy stosowania flot samochodowych, takich, które ma się kartę użytkownika i bierze się samochód, który akurat stoi na podorędziu, załatwia się sprawę i zostawia się kolejny użytkownik, go wykorzystuje, tak, żeby zwiększyć wskaźnik. Nie wiem, czy Państwo się orientują,
Przeciętny samochód 95% czasu swojego użytkowania spędza na parkingu. Czyli 23 godziny dziennie przeciętny samochód spędza swoim, tak? I to można powiedzieć, czy to jest najbardziej produktywny sposób wykorzystania przestrzeni miejskiej. I teraz, proszę Państwa, ostatnia piramida, żeby ona była bardziej stabilna, tak? Szeroko opustowa, tak? To jest optymalny podział budynku, to znaczy podstawową miarę przyjazności miasta z punktu widzenia zasad mobilności, to jest udział innych niż samochód sposobów poruszania się. Takich jak chodzenie pieszo, jazda rowerem, komunikacją publiczną lub tak zwane łańcuchy mobilności, czyli kombinacje tych rozwiązań. To jest, proszę Państwa, obraz tego, co powinno się myśleć w momencie, kiedy myślimy o komunikacji rowerowej. Pierwsza to jest myśleć, w jaki sposób zredukować liczbę pojazdów, gęstość ruchów w wybranych strefach miasta. Następnie redukować prędkość pojazdów. We wszystkich miastach obecnie duża część, to co uważam było moim wkładem w zmianę sposobu funkcjonowania komunikacji w Gdańsku, to jest doprowadzenie do tego, żeby niekoniecznie budować drogi rowerowe, to doprowadzi do uspokojenia ruchu. W Berlinie, wtedy kiedy tę propozycję proponowałem w mieście, było 73% ulic, to jest miasto, to są ulice, w których jest strefa tempo 30. W nocy, ponieważ w godzinach dziennego szczytu, to rzadko który samochód porusza się szybciej, ale w nocy na głównych arteriach w Berlinie stosowany jest tak zwany Nachtschutz, czyli w celu ochrony mieszkańców przed hałasem przy głównych ulicach. Samochody mogą parkować na szerokich arteriach w nocy i mogą się poruszać prędkością nie większą niż 30 na godzinę. Mógłbym na ten temat więcej opowiadać, ale mogę Państwu powiedzieć, że w Gdańsku takich ulic jest już powyżej 60%, w Sopocie jest 90% ulic, tylko na czterech ulicach można jeździć szybciej niż 30 na godzinę. I jest szereg argumentów, które mówią, dlaczego to jest sensowne. Ponieważ powyżej tej prędkości rośnie prawdopodobieństwo ciężkich obrażeń, jeżeli nastąpi wypadek. Kierowca jadąc 30 na godzinę ma dużo dłuższy czas na to, żeby zareagować na czasami spontaniczne i nie zawsze racjonalne zachowania się dzieci, czy powiedzmy sobie pieszy, tak? Pieszy nie zawsze jest skoncentrowany, czasami ogląda smartfona i wchodzi na jezdnię, nie patrzy. Naszych, jakby to powiedzieć, teoretykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, nawet jak widziałem taką sytuację, kiedy dwie dziewczyny weszły na zielonym świetle, tak? Kierowca je potrącił, to był komentarz taki, dlaczego one się patrzyły na smartfon i nie zdjęły kapturu, akurat padały, tak? Powinny się oglądać i pieszy powinien, jakby to powiedzieć, ponosić odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, co jest w jakimś mierze sensowne. W momencie, kiedy kierowca wjeżdża na czerwonym świetle, a pieszy na zielonym, to zobaczcie Państwo, co się stanie. Nie będę tego tematu rozwijał, ponieważ to są już szczegóły, tak? Ale w każdym razie chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że najważniejsza jest niewidzialna infrastruktura rowerowa, czyli uspokojenie redukcja ruchu. I teraz niech Państwo zobaczą. Mamy do czynienia z tą, to, co mówiłem, struktura przejazdu, tak? Czy stawiamy na komunikację indywidualną samochodową, czy na komunikację publiczną, rowerową i pieszą, w którą stronę ten sumak przesuwamy, tak? Bo mamy politykę albo faworyzującą korzystanie z chodzenia pieszo, jeżdżenia rowerem, korzystanie z środków transportu publicznego, albo faworyzującą korzystanie z samochodu. Pytanie mam za 55 punktów. Jak Państwo sądzą, jaka była dotychczas polityka prowadzona w Ostrudzie? To jest pytanie retoryczne. Jestem zaskoczony, że Pani odważyła się z wypuszczeniem zagrodzenia w tej kwestii. Zgodność Państwa, że decydenci miejscy to powiedzą, to ja mam wrażenie, że oni będą mogli się czuć, że jeżeli oni to zaczną kwestionować, to oni będą mieli podgórkę z większością. Ponieważ niektórzy kierowcy, którzy korzystają z samochodu, uważają, że oni są większością. Gdyby rzeczywiście zbadać, okazało się niekoniecznie. I teraz proszę Państwa, jakie są możliwości? To jest to, co mam nadzieję, powstanie do studiów, tak? Wielopiętrowy park przy dworcu. Miasto Holte w Holandii jest miastem, w którym przeciętne gospodarstwo domowe ma dwa samochody. Ale ludzie nie wykorzystują tych samochodów do jeżdżenia po mieście. One są wykorzystywane do jeżdżenia na urlop lub na weekend. A w mieście mają strefę w centrum miasta wokół dworca, wolną od parkujących i jeżdżących samochodów, która jest strefą wspólną dla pieszych i rowerzystów. Jeżeli mamy szerokie arterie, szerokie place, to tam nie ma potrzeby wyznaczania specjalnych korytarzy ruchu rowerowego. Tam piesi królują.
oczywiście tak jak samochód 95% spędza na parkingu, tak i rower 95% spędza na parkingu, tak? Czyli miasto przyjazne dla rowerów to wcale nie jest miasto, w którym jest dużo rowerzystów jeżdżących. Ponieważ ludzie dziennie wykonują tylko nie więcej niż 3 mniej więcej podróży. Charakterystyczną cechą jest to, że kobiety mają zwykle więcej podróży dziennie do wykonania niż mężczyźni. Mężczyźni przyjeżdżają, proszę Państwa, z domu do roboty i z powrotem. A kobiety mają do kosmetyczki, do przyjaciółki, do sklepu, odnieść dzieci, przywieźć dzieci. Zgodnie Państwo, czyli miasto powinno po pierwsze uwzględniać potrzeby kobiet. Jeżeli kobiety nie są konsultowane przy tworzeniu różnego rodzaju udogodnień, rozwiązań systemu transportowego, to po prostu miasto mamy takie, jakie mamy. I teraz ostatni problem, proszę Państwa, niektórzy postrzegają, że jak się będzie stawiało na rower, to wtedy transport publiczny obuwnie. Można wyobrazić sobie łączenie tego typu transportu i to jest, można powiedzieć, rozwiązanie przyjęte w Gdańsku, które jest niepraktyczne i zawracanie głowy. Jak zbudowano tunel, stwierdzono, że tam nie ma miejsca do roweru, tylko stwierdzono, że rowerzyści będą mogli przewożeni być tym tunelem autobusem wewnątrz. No i co to jest? Przedają, korzystają z tego dużo ludzi. Czy to nie jest piękne? No niech Państwo zobaczą, jak to robią w Ameryce. Mają bagażniki na przodzie samochodu, autobusu. Ten bagażnik, proszę Państwa, w ciągu 7 sekund można złożyć. Przewozi każdy rower. Każdy autobus jest wyposażony. 40 miast. 2000 miast w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, wszystkie mają wyposażone są w tego typu udogodnienia. U nas to jest na razie niemożliwe, ponieważ musi być specjalne zezwolenie na to, żeby przed maską autobusu wystawało coś więcej niż na 90 cm, niż na 50 cm. Natomiast staje na 90. Ale myślę, że do tego też dojdziemy. Zbliżamy się do końca. Nie chodzi o to, żeby stawiać na taki czy inny rozwój gałęzi transportu. Chodzi o to, żeby łączyć. I jeżeli mamy transport publiczny, który oczywiście powinien być ważną rolą odgrywać, niech Państwo uwaga, żeby zapewnić drzwi, trzeba myśleć o łańcuchach tego mobilności. Jak do tego transportu dotrzeć? Albo piechotą, albo rowerem. I ten rower można albo przewozić koleją, tak jak dzisiaj to metodą bike track, tak? Albo też można zostawić na strzeżonych parkingach. Mam specjalną prezentację o tym, jak w mieście Appleton w Holandii zrobili taki, zbudowali parkingi przy dworcu i każdy parkujący samochód musiał płacić, a na odwrocie kwitu tego do parkowania otrzymywał informację. Dziękujemy za sponsorowanie darmowego parkingu rowerowego. I badania dowiodły, że najpierw kierowcy zaczęli rezygnować z przyjazdu z odległości 2,5 km, z odległości 4, z odległości 5, a jak prowadzili rowery elektryczne, to byli tacy, którzy przyjeżdżali na ten parking za darmo, strzeżony, z 12 km. Czyli praktycznie 12 km przypuszcza, że od dworca do studni nie jest z żadnego miejsca, bo studnie dalej niż 12,5 km. Jest? Czyli wyobraźmy sobie, że są rowery wspomagane elektrycznie, polskich producentów, polecam Państwu, bardzo sprawne. Na luzie, można powiedzieć, pokonać. Jeżeli ktoś mi mówi, że polski klimat jest odpowiedni, to powiem Państwu, że są w Finlandii miasta, w których udział ruchu rowerowego jest 20%. 70% tych Duńczyków, którzy jeżdżą do pracy rowerami, jeździ przez cały rok. Czyli inaczej mówiąc, jak jest odpowiednia atmosfera, że to jest traktowane jako norma, nie ma żadnego ministra, który to jest niezgodne z polskimi wartościami, no to można powiedzieć, ten transport rowerowy się dobrze rozwija. I oczywiście chodzi o to, że mamy do czynienia z zwiększeniem, jakby to powiedzieć, zasilania. Jeżeli kolej ma problemy z rentownością, no to zgodnie Państwo, tylko dotrzeć do kolei jest można z niewielkiej odległości, a rowery można z 16-krotnie większego obszaru dojechać do klientów. Powiem Państwu, że w Utrechcie, w Holandii, jak zadaję pytanie, to jest takie testowe, troszeczkę ja mam wrażenie, że ja zbyt poważnie mówię, nie wprowadzi tam elementy takiego, jakby to być interakcji z Państwem. Niech Państwo pomyślą, ile może być miejsc do parkowania rowerów w centrum miasta, które liczy 330 tysięcy mieszkańców. Wszyscy Państwo pomyśleli liczbę jakąś? Ktoś z Państwa pomyślał jakąś liczbę niższą niż 10 tysięcy? Nie rozumiem, ale proponuję śmiało wysoką rękę w górę. Lewą, tak, bo prawą też nie.
Proszę Państwa, widzę, że Państwo nie docenią. 35 tysięcy, proszę Państwa, miejsc do parkowania rowerów na piętrowych parkingach. I tam są specjalne elektroniczne, jakby to powiedzieć, systemy znajdywane. Tak? Proszę Państwa, taki gąszczarski rower. W każdym razie, w większych zabudowanych obszarach miasta, jak Państwo wiedzą, rower publiczny, którego na razie jeszcze w Ostródzie nie ma, ale jeżeli w Olsztynie to można zrobić, niedługo będzie. Dlaczego nie ma być w Ostródzie? Gdańsk jest jednym z ostatnich miast, które nie wprowadziło tego, bo mój kolega po prostu niestetyczny, nie podpowiedziałem w odpowiednim momencie, ale w każdym razie w przyszłym roku to mamy coś, co się pojawiło. Podsumowanie wniosków. Najwyższy czas. Proszę Państwa, śledzenie w portalu Trójmiasto dało mi asumpt do poglądu, że problematyka kształtowania infrastruktury transportowej miasta i polityki transportowej jest obszarem największych, jakby to powiedzieć, konfliktów interesów. W internecie, gdybym wyczytał wszystkie połajanki, które się kierują w związku z tym procesem stygmatyzacji przez ludzi, którzy jeżdżą samochodami, sobie nie wyobrażają, że można inaczej po mieście funkcjonować, jeśli to jeździ samochodem, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. I w związku z tym ja mam poczucie, że warto pamiętać o drugiej tezie, że miasto to jest obszar konieczności szukania kompromisu. Tak? Teraz, jeżeli mówimy o konfliktach, dzisiaj już przed naszym spotkaniem powiedziałem, że w czasie prowadzenia zajęć z przedmiotu, którego nazwy nie wymienię, w latach 80. pracowałem w Instytucie Ekonomii Politycznej, polecałem studentom jako lekturę uzupełniającą historię społeczną III Rzeszy. Tam było, proszę Państwa, w programie Partii Narodowo-Socjalistycznej było zawarte stwierdzenie, że celem partii jest tworzenie bezkonfliktowego państwa. Konflikt Lose Stark. 37 rok. Czy Państwo wiedzą, co się stało później? Jak to było to państwo bezkonfliktowe? Nie ma możliwości uniknięcia konfliktu. Konfliktami trzeba zarządzać. W związku z tym, proszę Państwa, dotarłem do znakomitej książeczki za 10 zł, kupiłem ją w internecie. Pan Jan Topiński napisał tekst o strategii rozwoju wsi. Ja rozumiem, że pan człowiek, który pracował w Warszawie, zdecydował się na mieszkanie w Żywcu, w okolicach Żywca, chyba w Bieleśni. Napisał właśnie taką książeczkę, strategia rozwoju wsi. Strategia jest to sztuka wykorzystywania lokalnych konfliktów do lokalnego rozwoju. I to była główna przesłanka do tego, że ja się zdecydowałem tutaj do Państwa przyjechać. I nie próbuję Państwa namówić do tego, czy to jest przekleństwo, czy błogosławieństwo. Ja po prostu próbuję Państwa przekonać, że konflikty warto wykorzystać dla rozwoju ostrów. I warunkiem znalezienia dobrych rozwiązań jest stworzenie dobrych form zinstytucjonalizowanego dialogu. Czyli inaczej mówiąc, myśmy w 2010 roku zorganizowali w Gdańsku pierwszy, w tym roku był 8, Kongres Mobilności Aktywnej. To znaczy kongres nie rowerowy, tylko kongres, który zajmuje się problematyką, jak znaleźć rozwiązania w mieście, żeby poprawić warunki chodzenia pieszo, jeżdżenia rowerem. Tylko tyle i aż tyle. To jest, jak to się mówi, aktywna mobilność. Ja mam wrażenie, że pierwszą z rzeczą, którą w ludzie trzeba byłoby zrobić, można powiedzieć zinstytucjonalizować. To jest paskudne słowo, ma chyba 7 sylab. Trudno się wymawia. To jest w kraju, podobno istnieje taki obowiązek, tak? Żeby opracować w mieście to się nazywa plan zrównoważonej mobilności miejskiej. W angielsku to jest Sustainable Urban Development Plan. Taki plan został opracowany w Gdyni. Obecnie 3 lata trwa proces tworzenia takiego planu w Gdańsku. Ja uczestniczę obecnie w tworzeniu takiego przymianki do tego planu w Sopocie. To jest, proszę Państwa, spojrzenie na proces funkcjonowania systemu mobilności w miastach w sposób systematyczny z udziałem 3 grup głównych, jakby to powiedzieć, graczy. Po pierwsze, jak Państwo sądzą, kto stoi na pierwszym miejscu? Po drugie, co to znaczy władza? Ja stwierdziłem w dyskusjach internetowych,
nawyk do myślenia kategoriami my i on. My, zwykli ludzie, i ci oni tam. Politycy, urzędacy. Jest trudność z odróżnieniem roli urzędnika, który ma wykonywać polecenia swoich przełożonych, od roli wybranego przedstawiciela. Ja mam wrażenie, że warto odróżnić funkcjonariusza partyjnego od polityka. Polityk w sensie etymologicznym. Kiedy to słowo powstało? Powstało w okresie wojen religijnych, reformacji, która zaznaczyła swoją, również miała swoją rolę do odegrania w Ostródzie. I chodziło o znalezienie ludzi, którzy potrafią budować mosty ponad podziałami. Czyli szukajmy lokalnych polityków, którzy nie są funkcjonariuszami partyjnymi, znaczy funkcjonariuszem, polityk staje się funkcjonariuszem partyjnym wtedy, kiedy należy do partii, która jest, można powiedzieć, kierowana centralnie i obejmuje władzę. Czyli taka partia sterowana centralnie obejmuje władzę, to możliwe, że będzie mniej kłopot. Polityk, proszę Państwa, pierwszą rzeczą, którą ja na pierwszym kongresie, który byłem rowerowym w Grabcu, proszę Państwa, pierwszą osobą, która się tam pojawiła, co prawda nie osobiście, ale na ekranie, była pani Hillary Clinton. Niech Państwo sobie zadają, co Hillary Clinton mogła mieć do powiedzenia na kongresie rowerowym? Pozwolę Państwu porażkę. Państwo sobie zadają, żeby tutaj przyjechał jakiś polityk wysokiego szczebla i tutaj zaczął Państwu opowiadać. Pani Hillary Clinton zadała proste retoryczne pytanie. Jaka jest różnica między politykiem a mężem stanu? Ta odpowiedź jest znana. Polityk jest to człowiek, który myśli o najbliższych wyborach. Mąż stanu myśli o najbliższym pokoleniu, kolejnym pokoleniu. Ja już mam wnuczkę, ja myślę o wnuczce i ona się za chwilę tutaj pojawi. To nie jest moja wnuczka, to jest córka mojej siostrzenicy. Proszę Państwa, eksperci, polscy eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego nie odróżniają zachowań, które stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników dróg, od zachowań, które wiążą się z narażaniem na ryzyko. Jest strasznie skomplikowany wybór. Ja podam Państwu w postaci bardziej prostej. Małe dziewczynki, jeżdżąc w strefach zamieszkania, stwarzają zagrożenie dla kierowców. Ja tego nie wymyśliłem. Ja to usłyszałem, proszę Państwa, w debacie telewizyjnej. Inaczej mówiąc, podstawowy problem Państwo będą mieli, próbując przekształcać, jakby to powiedzieć, system mobilności w Ostródzie i sposób myślenia o rozwiązaniach transportowych w Ostródzie, największym problemem Państwo będą mieli do czynienia z ludźmi, którzy są ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponieważ w Polsce wielu z nich nie potrafi odróżnić. Niektórzy podobno eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce mówią, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce są piesi, rowerzyści i drzewa. I chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że te małe dziewczynki nie stwarzają nikomu zagrożenia. Jeżeli będziemy myśleli o ich przyszłości w Ostródzie, czy one będą musiały spłacać kredyty zaciągnięte na jakieś, powiedziałbym, wspaniałe rozwiązania drogowe, typu estakady, ja można powiedzieć, z racji wielu projektów, które realizuję, nie przyniosłem tutaj w tym slajdzie, mógłbym Państwu wrzucić, w jaki sposób, co się dzieje obecnie w Brukseli. Niektórzy mówią, Bruksela równa się Moskwa. Byli Państwo w Moskwie albo w Brukseli? Tak. Ja proszę Państwa, dla tych ludzi, którzy mówią, że Bruksela się równa Moskwa, mówię, kochany, wyjedź do Moskwy, do Brukseli i spróbuj przejść na drugą stronę ulicy. Od razu zauważysz różnicę. Czym się różni? W Moskwie, jeżeli masz zielone światło, to musisz jak zająć, bo uciekać, bo tam nawet kierowcy nie przestrzegają tego, że muszą stanąć na czerwonym. W Brukseli, jeżeli pieszy ma czerwone, może przejść. I nawet wtedy, kiedy przechodzi na czerwonym, kierowca, można powiedzieć, zachowuje się przytomnie i nie zatrzymuje się i nie opluwa. Nie bluzga. I teraz, ale to jest mały pikuła. W Brukseli, proszę Państwa, w 1958 roku była wystawa światowa. I został zbudowany taki schemat atomu. Państwo znają atomy. Jak to sobie ludzie wyobrażają, jak ten atom. I oni zaczęli, proszę Państwa, stosować amerykańskie rozwiązania ruchu drogowego. Budowali estakady bezkolizyjne, tunele, takie różne inne historie. Wiadukty takie. Super. I proszę Państwa, po 30 latach ta infrastruktura zaczyna im się sypać. I zaczynają to demontować. W Ameryce.
niestety, proszę Państwa, obecny budżet Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie utrzymać, ponieść kosztów utrzymania istniejącej infrastruktury, przewymiarowanej infrastruktury samochodowej, ponieważ tam myślano o samochodach, a nie o ludziach. I Państwo słyszą o tych różnych historiach, że jakiś tam most w Ameryce się wziął i zawalił. Znają Państwo tę historię. To można wiedzieć, jak się most zawali w środku miasta Pittsburgha czy jakiegoś innego, to Państwo to przejdą, tak? Estakada, która była wokół Manhattanu, proszę Państwa, została po prostu obalona. Tak samo w Brukseli. Jeden z przedstawicieli Brukseli z kongresu Velocity musiał uciekać, ponieważ tam się zawalił jeden z wiaduktów. Więc zgodnie Państwo, że wiadukty mają super, wspaniałe rozwiązanie. Doraźne oczywiście załatwia sprawę. Ale zbadajmy, jaka część ludzi stojących w korkach i próbujących przejechać na drugą stronę linii kolejowej, to jest ruch lokalny, a jaki to jest ruch tranzytowy. Ten ruch tranzytowy przez miasto nie powinien przechodzić. Teraz wokół Ostródy są budowana jedna obwodnica, czy tam siódemka, tak? Od południa też druga. Te wszystkie tyry i inne ciężki transport powinny w ogóle z Ostródy zniknąć. W jaki sposób doprowadzić tego, żeby przez Ostródę minimalizować ruch tranzytowy, a ruch lokalny przekształcać w inne, mniej terenochłonne sposoby poruszania się. Ja nie jestem dobrze przygotowany, zgodnie Państwa, ja w Ostródzie jestem chyba drugi raz w życiu. Byłem w Iławie, pływałem po jezioraku, nawet miałem tam wywrotkę, chyba już wystarczy. Serdecznie Państwu dziękuję, jeżeli mnie zarodziłem. Bardzo dziękujemy panu Piotrowi. To na pewno ta prezentacja zmusza do myślenia. Ja chciałem jeszcze, żeby tak dwóch zdań, jeśli to tylko możliwe, tak? Jest obietnica, że jest możliwe. Z perspektywy pierwszego, w kontekście tego, co się dzieje w Ostródzie, Jan Żebrowski. Proszę Państwa, ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze taką rzecz, że przygotowałem taką stronę internetową, wiadukt pytania konfero.com. Zapraszam serdecznie do... Oczywiście jest dostępna na telefonach komórkowych, na komputerach, jak zdają takie karteczki. I wiem, że spotkanie jest bardzo krótkie i wszyscy zdążą zadać pytania. Natomiast do 14, do wtorku, do godziny 15 bodajże, można na tej stronie zadawać pytania i tam są wymienione osoby, między innymi burmistrz, między innymi pan Piotr Gorobatwiński, pan Graczek, do mnie ewentualnie jakieś pytania. Także bardzo, bardzo serdecznie z tego korzystam. Proszę Państwa, dlaczego ten wykład o transporcie? Ja jestem przewodnikiem po Ostródzie. Mamy tutaj stowarzyszenie przewodników, rozmawiamy z mieszkańcami. 4000 osób oprowadziliśmy, oprowadzamy każdego roku na spacerach Ostróda, po Ostródzie, które odbywają się każdą sobotę. Wiedzą Państwo o tym od kwietnia do końca września. Proszę Państwa, czy te problemy nie dotyczą Ostródy? Czy te teoretyczne problemy z Nowego Jorku nie dotyczą Ostródy? Zastanówmy się. 30 cm chodnika przy cmentarzu na Czarnickiego. Ludzie boją się chodzić na piechotę. Transport rowerowy i transport samochodowy po głównej, najładniejszej ulicy naszego miasta jest realizowany jednym ciągiem. Rowerzyści się stykają z osobami pieszymi. Nasze miasto zwraca uwagę tylko na transport samochodowy. Jest bardzo dużo ludzi, osób, kobiet, które chodzą na piechotę. One też są wyborcami. Dziękuję tutaj Nowoczesnej, że zauważyła te grupy mieszkańców i zaprosiła przewodników, bo te partie, które zauważą ten problem, one będą, mam taką nadzieję, miały większy posłuch, większe poważanie w społeczeństwie. To jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Druga sprawa... Panie, nie mogliśmy zakończyć. Krótko, tak? Dziękuję. Czyli, no, proszę Państwa, Ostróda w tej chwili ładuje potężne pieniądze na inwestycję samochodową, zaniedbując pozostałe formy transportowe. Dlatego ten wykład był. Myślę, że on troszeczkę też z punktu widzenia teoretycznego rozwiązał wiele problemów. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań, ale chciałbym też się z Państwem podzielić swoimi spostrzeżeniami i wiedzą i pytaniami, na które będę odpowiedzi na wczorajszym spotkaniu, w którym uczestniczyłem, był burmistrz miasta Ostródy, był projektant,
pracownicy urzędu zajmujący się inwestycją związaną z wiaduktem. Padło pytanie od mieszkańców m.in. o ruch samochodów ciężarowych ulicą Siedmicza i prawej pierwszej dywizji. Generalnie decyzja jest taka, że samochody osobowe będą jeździły ulicą Sienkiewicza jak krajowa. Ruch tych samochodów wzrośnie bardzo mocno. Wszystkie te samochody, które będą chciały dojechać do ulicy Demokracji, będą jechały właśnie tam. Prawdopodobnie ruch samochodów ciężarowych zostanie przeniesiony na ulicę pierwszej dywizji. Ruch samochodów ciężarowych, które muszą dojechać do Kotłowni, do Pacyfiku, muszą dojechać do Kastora, muszą dojechać do terenu pod strefę ekonomiczną, to jest jedyny teren, gdzie ma być realizowana jeszcze jakakolwiek inwestycja przemysłowa, może być realizowana, więc wszystkie samochody mają jechać ulicą pierwszej dywizji, która w części jest ulicą prywatną. Więc to jest jeszcze bardzo daleki, odległy temat do zrealizowania i niezwykle kosztowny. Tutaj pani Agnieszka Majerska-Pawełko, która jest radną i pilnuje tematów inwestycyjnych w mieście, wyliczyła, że cała ulica pierwszej dywizji może kosztować 7-8 milionów złotych. Plus 26 na wiatr. Że sugerowałbym, żeby sobie te kwoty dodawać, a naprawdę wyjdziała astronomiczna kwota. Trzecie pytanie było, czy na wiadukcie, w okolicach liceum ogólnokształcącego powstała ekrana wygłuszająca. Państwo je znają z autostrad i widzicie, jak to wygląda. Odpowiedź była wymijająca. To znaczy, że dzisiaj jest decyzja taka, że można budować wiadukt bez ekranów, ale musi być tak wybudowane, żeby w każdej chwili można było je postawić, dostawić. Dlatego, że po wybudowaniu wiaduktu trzeba jest obowiązek przeprowadzenia dodatkowych uzupełniających badań. Proszę Państwa, to jest oszustwo, bo te ekrany powstaną. Tylko, że dzisiaj robią obejście, bo inwestycje będzie tańsze i mieszkańcy nie będą tak mocno protestować, kiedy powstaną, kiedy będą stawiać ekrany, które zasłonią cały budynek. Jeden z najładniejszych budynków będzie całkowicie zasłonięty. Było pytanie, czy były prowadzone jakiekolwiek badania związane z natężeniem ruchu w mieście, które zostanie zmienione w momencie, kiedy powstanie wiadukt. Jak zostanie przeniesiony ciężar ruchu w mieście? Wyobraźcie sobie, 26 milionów złotych badań nie było. Pozwolą ci projektanci na badania, które były rzekomo robione 10 lat temu, natomiast tych badań teraz nie zrobili dlatego, że w tym momencie tych badań zrobić nie można, bo będą niewiarygodne z racji tego, że cały ruch odbyło się przez ostrudę w związku z budową obwodnic. Więc padło kolejne pytanie. Czy może warto wstrzymać się z realizacją ostateczną inwestycji 4-5 miesięcy do czasu, kiedy powstaną wszystkie obwodnice, zrobić badania i ostatecznie podjąć decyzję? Odpowiedź była, że nie, dlatego że Budimex już stoi gotowy do budowania wiaduktu, bo ma sprzęt, maszyny i tak dalej. Odpowiedź była burmistrza. Ja się zastanawiam, czyją interesy reprezentuje. Budimexu czy mieszkańców Ostródy? No i ostatnie pytanie było w kontekście środków finansowych. Skąd pieniądze? Odpowiedź z kredytu. Nie ma złotówki na budowę wiaduktu. Nie ma złotówki na remont ulicy pierwszej dywizji. Nie ma pieniędzy na to, żeby przebudować skrzyżowanie Kubalska-Drwęska. Nie ma pieniędzy na to, żeby przebudować skrzyżowanie Olsztyńska-Drwęska. A jak się w sumie wszystkie inwestycje, które muszą być zrealizowane, sumuje, to może być kwota astronomiczna na 40 milionów złotych. Ja też zadałem pytanie, czy zostanie przebudowane skrzyżowanie na ulicy Grubalskiej z Drwęskiem. To skrzyżowanie przed Ogólniakiem, żeby ci ludzie z dywizji mogli wjechać i wyjechać, bo w momencie, kiedy pójdzie tam cały ruch samochodów ciężarowych, to zostanie nie wyjadę. To nie ma szans, bo cały ruch przeniesiony zostanie na tą część miasta. Zapewnienia padają, że będzie wybudowane to skrzyżowanie przed wiaduktem, co oczywiście jest bzdurą, bo to jest droga, którą zarządza starostwo, a nie ma w budżecie i w planie nawet jakichkolwiek ruchów związanych z tą inwestycją. Wszystko się koncentruje w tej chwili na tym, że wszystkie pieniądze, wszystkie środki mają być wydane na budowę wiaduktu, który zdaje ludzi, którzy zarządzają drogami powiatowymi, niczego po studzie nie zmieni. Jeśli Państwo mają pytania, na gościa, proszę bardzo. Szanowni Państwo, wczoraj nie za bardzo było mi
żeby mi przeszkodzić. No, to już się stało tym, że nie wiem, gdziekolwiek występuję, no to po prostu coś się z panem przebiera, to nie jest moja wina. Ja proszę Państwa, chciałem się o tym wiadukcie wypowiedzieć nie dlatego, to znaczy krytycznie, że cokolwiek mam przeciwko panu burmistrzowi. Natomiast ta decyzja, z moim absolutnym przekonaniem, że tym zajmuje blisko 20 lat, jest decyzją tragicznie złą. To nie jest rozwiązanie czegokolwiek, ale postawienie tego wiadukta w takim kształcie, jak to jest opowiadane, spowoduje blokadę pewnych wizji, możliwości rozwoju. Podam Państwu przykład. Iława Chciała ma jeden wiadukt, korzystając z modernizacji kolei do Gdańska, Warszawa Gdańsk, chciała jeszcze jeden wiadukt, bo jeden wiadukt naprawdę w takim mieście, no niczego nie rozwiązuje. Jeżeli Państwo znają Iławę, wiedzą, tam na tym drugim, to chyba Wałcka jest ulica, kolejki potworne się tworzą też. I powiedziano im, już się czas czegoś takiego uczyć. W Ministerstwie Infrastruktury, wy już macie wiadukt. Czyli teraz postawienie tego wiadukta, byle jakiego, to jest taka hopka wiaduktowa, w moim przekonaniu, spowoduje, że aplikowanie o jakiekolwiek pieniądze ze Skarbu Państwa będzie niemożliwe. To znaczy aplikować można oczywiście, tylko wynik będzie wiadomy. Macie już rozwiązanie. Czyli byle jakie rozwiązanie zdeterminuje na dziesiątki lat rozwój Ostrowic. Proszę Państwa, tym problemem zajmowałem się, ale konsultowałem wielu specjalistów i tak dalej. Nie ma innego rozwiązania dla Ostrudy, tylko jak estakada. Rzecz jasna, no jest droższe. Ale ono wreszcie historycznie by połączyło to miasto, północ południe. Nie trzeba byłoby grzebać w tych ulicach, które istnieją. Strasznie, nie powiem tego słowa, nie, bardzo jestem, ja już kończę. Bardzo jestem zjednoczony czasem. Proszę Państwa, zirytowany tym faktem, że oto tak, powstaje inwestycja dalece nieprzemyślana. To jest jeden powód irytacji, a drugi to jest taki i jeszcze do tego za pieniądze samorządowe. Proszę Państwa, no, pan burmistrz nie jest w stanie wytłumaczyć, skąd ta logika jakaś księżycowa. Oto państwo przeszkadza miastu przez kilkadziesiąt lat, bo tory te prowadzi, to my tracimy jako mieszkańcy, to traci wizerunek miasta, to tracą przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, jak chcemy sobie polepszyć warunki życia, to wy zorganizujcie jakiś wiadukt albo cokolwiek. No proszę Państwa, ekrany akustyczne to nie budują ci, którzy mieszkają przy tych drogach, tylko ten, który użytkuje te drogi, który administruje tą drogę. Dlaczego taki sposób myślenia przyjęto? Pytajcie pana burmistrza, bo do końca nie byłbym w stanie tego wyjaśnić. Więc proszę Państwa, ten wiadukt absolutnie załatwi. On w minimalnym stopniu przyjmie ruch z ulicy Mickiewicza. Takie badania były zrobione 10 lat temu i wtedy straciliśmy wszelkie entuzjazmy, tego około 30% co najwyżej tego ruchu. Komplikacje z wjazdem, wjeżdżaniem, wyjeżdżaniem i tak dalej spowodują, że wielu kierowców straci więcej czasu niż czekając na szlabanie. To skórka nie warta wyprawki będzie. Ja przepraszam, ale jest jeszcze jedna kwestia. Jeszcze wracając do tych pieszych. Tych pieszych mamy. To ta inwestycja pogarsza sytuację. Oni tracą ten przejazd. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, bo oczywiście spotkanie będziemy budowo zbliżyło się do końca. Oczywiście jeśli są jeszcze pytania, to jasne, że spróbujemy na nie odpowiedzieć. Ale ja bym chciał Państwu zasygnalizować, że generalnie dążymy do tego, że nie jesteśmy przeciwko jakimkolwiek działaniom obecnego burmistrza. Chcemy po prostu, żeby on z nami wchodził w pewien dialog, rozmawiał z mieszkańcami, uwzględniał ich potrzeby. To tylko o to chodzi. Dlatego między innymi po spotkaniu będziemy kontynuowali kwestię wiadomości, mocno promowali taką ideę, żeby wstrzymać się jeszcze z decyzją ostateczną w budowę tego wiadomości do momentu, kiedy powstaną tą obwodnicę, bo to jest kilka miesięcy. Naprawdę czekaliśmy tyle lat, więc możemy chwilę jeszcze poczekać, żeby zobaczyć, jak ten ruch w tym naszym mieście będzie wyglądał. I generalnie taka będzie konkluzja też naszego spotkania, do tego będziemy dążyć. Tutaj proszę bardzo, pani. Ale czy my wiemy, jaka jest przydumowa sytuacja?
Ja myślę, że dopóki... To nie jest tak na agendę. Jasne, to jest zrozumiałe. Proszę Państwa, przetarg jest rozstrzygnięty, umowa jest podpisana, natomiast generalnie tak, w kontekście zaprojektowania i wybudowania, czyli jest jeszcze czas na to, żeby wywierać tą presję, jeżeli nie uda się wstrzymać całej inwestycji, to przynajmniej, żeby uwzględnili te propozycje i te wątpliwości, które mamy. Panie Agnieszko, nie proszę. Pani co, będziemy się dopowiadać, żeby to zapłacił najmowisz, bo on podpisując umowę nas nie pyta o to. Nie rozmawiał, nie konsultował, nie zapraszał do dyskusji. To nie jest tajne. Oczywiście. Ja muszę Państwu powiedzieć, że żeśmy jako Nowoczesna w trybie dostępu do informacji publicznej wystąpili o ujawnienie tej umowy i będziemy ją pokazywali, prezentowali, analizowali, czy jest możliwe właśnie między innymi wstrzymania inwestycji do czasu wybudowania obwodu z Bałkostru. Panie Agnieszko, proszę bardzo, to już musimy kończyć. Spotkań, ale
ale w czasie, jakby to powiedzieć, po zidentyfikowaniu konkretnych problemów technicznych, jakie mamy warianty. Następnie urzędnicy i następnie wybierani przedstawiciele nazywani politykami, tak? Czyli radni, czy powiedzmy decydenci, czy prezydent. Ja mogę powiedzieć tak, że na prezentacji, którą oglądałem w internecie, zanim tutaj przyjechałem, to pamiętam, że było powiedziane, proces wygląda tak. Najpierw, że mamy problem. W zależności od tego, jak zdefiniujemy problem, będziemy mieli różne warianty rozwiązania. Z tego, co ja się orientuję, to problem został zidentyfikowany. Fakt, że ustawiają się kolejki samochodów do przejazdu w momencie, kiedy jest szlak, tak? Jedzie pociąg i jest zamknięty przejazd i problemem jest, kierowcy nie mogą się wtedy poruszać, tak? Ja mam wrażenie, że inny jest sposób poruszania się, czy dopuszczania do przekraczania linii kolejowej dla pieszych, inaczej dla rowerzystów, inaczej dla samochodów ciężarowych. Z tego co wiem, to bardzo często dopuszcza się do tego, że kiedy jest jeden pociąg i drugi pociąg, jest czekanie między jednym a drugim pociągiem, no to się dopuszcza, że ten mały ruch pieszych i rowerzystów jest dopuszczony, a samochody są blokowane. Wiem, że takie rozwiązania są stosowane w Gdańsku, teraz jest podobna sytuacja, przewidywane budowy wiaduktów w okolicach Gdańska również. Jak Państwo znają, to na wjeździe do Gdańska jest południowy dzielnicy Gdańska. I tym niemniej, to nie jest jedyny problem, zgodzą się Państwo, do rozwiązania. Tak samo kwestia, jeżeli mówimy o wariantach rozwiązań. To moja, jakby to powiedzieć, amatorska, ja nie jestem zawodowcem projektowanym, ale mógłbym powiedzieć tak. Po pierwsze, jest wiadukt w tym kształcie, jaki został zaprojektowany. Po drugie, z tego co wiem, z tej prezentacji, która była dostępna w internecie, że można zbudować estakadę, która jest droższa. Tak? Można sobie wyobrazić jeszcze jedno rozwiązanie, które na pewno będzie przepuszczalnie jeszcze droższe. To znaczy, żeby podwyższyć całą linię kolejową, na nią zbudować nasyp, to dotychczasowe drogi, które ją przecinają, puszczać na tym poziomie gruntu, jaki jest. Ja przypuszczam, że tych rozwiązań można by jeszcze wygenerować więcej, tak? Z tym, że każde z tych rozwiązań kosztuje i każde z nich ma określone implikacje, nie tylko dotyczące przekraczania linii kolejowej, bo to nie jest jedyny problem. Jest jak ma wyglądać kształt całego funkcjonowania miasta. Jeżeli by się preferowało poruszanie pieszych i rowerzystów, to może się okazać, że ta linia kolejowa jest błogosławieństwem. Ona zmniejsza skłonność do korzystania z samochodu. I można by sobie wyobrazić, że można by zbudować płatkę albo estakadę dla ruchu pieszego i rowerowego. Jeżeli Państwo znają Gdynię na przykład, to jest estakada Kwiatkowskiego, która jest regularnie remontowana, jest regularnie zamykana dla ruchu i jest zakorkowana przez 300 dni roku, tak? Może nie, 250 dni, tak? Mogą Państwo poczytać, jak mieszkańcy Gdyni pomstują. Ja proponuję, żeby zbudować zwodzoną płatkę pieszo-rowerową w rejonie między Muzeum Emigracji, tak żeby mieszkańcy północnych dzielnic Gdyni mogli rowerem dotrzeć do Śródmieścia w 10 minut, a nie przez pół godziny jadąc samochodem i stojąc w korkach. Zgodnie Państwo, chodzi o to, żeby odblokować wyobraźnię. To jest najważniejsze. I marginalia stosowana, by poprawić najwyraźniej, poszerzając wyobraźnię. Ja mam wrażenie, że jeżeli została podpisana umowa i wycofanie się miasta z tej umowy będzie wiązało się z określonymi kosztami, to przypuszczalnie, gdyby Państwo zaczęli pełnić funkcje odpowiedzialnych, jakby to powiedzieć, urzędników, że z tego się już nie da wycofać. Nie ma problemu. Ja proponuję, żeby Państwo się zastanowili, w jaki sposób uruchomić proces, żeby te problemy zaczęły być poważnie traktowane. Ja w momencie, kiedy proponowałem różne rozwiązania dotyczące podwyższenia znaczenia ruchu rowerowego w Gdańsku, traktowania tego jako poważnej alternatywy ruchu samochodowego, to dotarłem, proszę Państwa, do materiałów ukraińskich. Zgodnie z Państwa, Ukraińcy uważani są za kraj, który można powiedzieć długie lata nie funkcjonował jako kraj demokratyczny. Tym niemniej działacze rowerowi ukraińscy stworzyli organizację, która powiedziała bardzo prostą metaforę. Zacytowali niejakiego Gandhiego, nie wiem, czy Państwo znają. Człowiek, który ważną zasadą jego funkcjonowania nie stosować sił, nie stosować przemocy, tak? Zasada hinduska. I on powiedział tak. Na początku będą Was ignorować.
Nie będą was traktowali jako partnera. Następnie będą was ośmieszać. Później będą z wami walczyć, a na końcu przyznają, że mieliście rację. I ja przyjeżdżałem tutaj z myślą, żeby pomóc państwu w uruchomieniu tego typu procesu. Ja mam wrażenie, że ten proces już w jakiejś mierze został uruchomiony, tak? Bo państwo próbują doprowadzić do sytuacji, kiedy mieszkańcy, grupy mieszkańców, którzy są w jakiejś mierze zinstytucjonalizowani w postaci sympatyków takiego czy innego ugrupowania, w każdym razie to ugrupowanie próbuje w jakiejś mierze zinstytucjonalizować dialog, tak? Czyli zaprosić, po pierwsze, żeby był dialog, muszą być dwie strony. I ta druga strona musi być uznana za partnera, tak? I państwo obserwują to, co się dzieje w naszym życiu politycznym. No mamy właśnie. Mamy to, co mamy, tak? Tak jest, ale jest. Ale niech państwo zwrócą uwagę, być może ci ludzie, oni dokładnie nie orientując się, co tutaj będzie, oni się po prostu boją. Tak? Jest kwestia, w jaki sposób obniżyć poziom lęku. Ale czy mamy z własnej inicjatywy nie mógłby wystąpić, żeby zaprosić mieszkańców i sam do swojej tylko opowiedzieć? Oczywiście, tylko niech państwo zauważy. Być może on jest świadom, że popełnił błąd, tak? Zaczyna to do niego dochodzić. W jaki sposób to naprawić? Ja mam wrażenie, że on się przestał bać, to on musi mieć poczucie, że jemu mieszkańcy wybaczą, tak? No bo nie możemy być, jakby to być rygorystyczni. Możemy przyznać się do błędu, albo można szukać jakiegoś jeszcze jednego rozwiązania. Ja mam wrażenie, że jest kwestia kompromisu, tak? Ja mam wrażenie, że propozycja kompromisu tutaj została już w jakiejś mierze wyartykułowana. Po pierwsze, zobaczyć, jak będzie funkcjonował ruch tranzytowy przez Ostrudę w momencie, kiedy zostaną dokończone te inwestycje, które są wokół Ostrudy tworzone, tak? Jest tworzona siódemka od północy, jest tworzona druga. Tak? Zgodzą się państwo? Po drugie, żeby przeprowadzić badania, tak? I żeby pokazać, żebyśmy w którymś momencie może się okazać, że wycofanie się z idei budowy, nawet po zapłaceniu kar umownych Budimexowi, jest opłacalne, bo się okaże, że ten cały ruch tranzytowy tutaj zniknie i te problemy, które się wiążą z przejeżdżaniem przez tę ulicę, one będą miały zupełnie inny wymiar. To się wszystko da. Oczywiście nie da się wszystkiego wyliczyć, tak? Nie da się wszystkiego dokładnie przewidzieć. Tym niemniej są przesłanki do tego, żeby się zastanowić, czy nie warto tego przesunąć po dokończeniu tych elementów obwodnicowych. Ale to, do czego powinniśmy się zgodzić, to są pewne elementarne jakby dobrej tezy. Zgodzą się państwo, że posiadanie samochodu nie musi implikować automatycznie prawa do darmowego parkowania gdziekolwiek, do przejeżdżania przez jakikolwiek fragment śródmieścia za darmo. No, to jest pytanie. Kwestia zidentyfikowania, jakie są wyzwania. To jest najważniejsze. Bo później konkretne rozwiązania, to warianty nadal się oszacować. Jakie są koszty takie, koszty śmakie, krótkoterminowe, długookresowe. To wymaga, proszę państwa, poważnego namysłu w atmosferze gotowości do uznania, że mamy problem, tak? Że mamy propozycję rozwiązania jednego problemu, ale on stworzy inne problemy. W jaki sposób zminimalizować i wystawiać rachunku, osiągnąć dobry kompromis. Nie zgnijmy kompromis, tylko rzetelny, kiedy wszyscy się traktują jako poważni partnerzy. Odpowiadając na następne pytanie odnośnie tego ruchu ulicą pierwszej dywizji, czy ewentualnie może przeprowadzenie go przez Czerwonej Koszary, to trzeba pamiętać o tym, że tereny w Czerwonej Koszary zostały sprzedane między innymi jednemu z ostródzkich deweloperów, który nie będzie zainteresowany, żeby tamtędy przyjeżdżały samochody ciężarowe. I podejrzewam, że dojdzie do pewnej konfrontacji mieszkańców ulicy pierwszej dywizji, którzy już tam mieszkają, z tym problemem właśnie związanym z budową, z przejazdem samochodów ciężarowych przez Czerwone Koszary, bo to byłoby najlepsze rozwiązanie. Jeżeli już musi dojść do budowy wiaduktu i do zmiany organizacji ruchu w naszym mieście, to ruch samochodów ciężarowych przez Czerwone Koszary, dojazd do tych zakładów i miejsc inwestycyjnych byłby chyba rozwiązaniem najmniej uciążliwym. Na pewno dla mieszkańców pierwszej dywizji byłoby to bardzo dobra informacja, ale czy tak będzie? Czy tak będzie, to nie wiemy. Niemniej jednak pomysł jest bardzo cenny i warto go wyartykułować i postopilować, żeby faktycznie do takiej sytuacji doszło. Czy ktoś z państwa jeszcze pytanie? Ja mam takie pytanie, bo wszyscy tu
spotkania, otwierania przejazdów, od określoną sygnalizację, żeby do tego, żeby dołożyć się do tej inwestycji, bo skoro zamierzają modernizować tą trasę, o czym dużo słyszymy, to czy nie można mówić zobowiązać, skoro chce się szybciej jeździć przed osłonem, to dołóżcie się do tego tak zwanego ruchu. Proszę Państwa, oczywiście, że tak. Jeżeli by się prowadziło dialog, zabiegało właśnie w takiej instytucji jak PKP o rzetelne informacje, na czym polega arena, bo w tej chwili jest arena. Nie wiem, czy Państwo zwrócili. Wczoraj Pan Ogier Dąbrowski słusznie zauważył, że za chwilę ma być budowany wiadukt, a póki co jest remontowana budka drużnika. Piękna dachówka, remont, ocieplenie, ogrzewanie. Remont jest zrobiony, za chwilę będzie ona zdewastowana, zniszczona, bo będzie budowany wiadukt za kilka miesięcy. Więc w ogóle to, gdyby był dialog z PKP, to byśmy wiedzieli, co robią, jak przyspieszą przejazdy, ile tych pociągów będzie przyjeżdżało więcej czy mniej, jak będzie funkcjonowała sygnalizacja, czy możemy ewentualnie spróbować zmniejszyć, skrócić czas otwierania, zamykania i to spowoduje, że korki będą mniejsze. Jako mieszkańcy monitorować i no, nie chcę powiedzieć, że wymuszać, ale zachęcać, bo to co powiedział Pan Doktor, żebyśmy nie doprowadzali do eskalacji problemu, a szukali kompromisu, więc będziemy prosić, zachęcać obecne władze do tego, żeby naciskały na kolej, wywierały presję, żeby nas o tym informować i żeby wyegzekwować to, o czym Pan mówi, żeby dotrzymywać tych regulacji prawnych związanych z zamykaniem, otwieraniem, czasem zamykania. Coś jeszcze, jeśli Państwo jeszcze nie, proszę bardzo. Kilka z tych jeszcze, to czy konserwatorów zabytków w jakiś sposób może wpłynąć na inwestorów, bo przecież i Tyrwęcka, która jest początką grantową pokryta, no i te zabytkowe budynki i Ogólnia i Ryżanowej Bank Gdański, może w jakiś sposób... Szczerze przyznam, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Tutaj patrzę na Pana Doktora Wojsława Skrybowa. Myślę, że może by szybciej znalazł odpowiedź na to pytanie, ale generalnie temat notujemy i wrócę do sprawy. Druga sprawa, kwestia ilości zejść z tego wiadomo, dla pieszych, bo ja na wizualizacji widziałam jedno, jedno. Będzie jedno wejście i jedno zejście, będzie na ruch, jeśli chodzi o pieszych, będzie absolutnie moim zdaniem wyłączone. Na wiadomo, niewiele osób będzie się decydowało, ale już od strony ludzkich też się liczą. Przepraszam, mam propozycję tutaj o windach za 5 milionów do tego. Jest to, jak wiecie Państwo, już nierealne, a jeżeli nawet pomyślimy o tych windach, no to już nie robi 40, a 40 parę milionów złotych. I to, o czym mówił dzisiaj Pan Doktor Piotr Kropotnicki, nigdy tego nie wyliczymy, jeśli będziemy ciągle inwestowali w infrastrukturę, a nie zmieniali sposób myślenia i postrzegania miasta i sposobu stylu funkcjonowania w naszym mieście. Generalnie wydaje się, że powinniśmy wydawać pieniądze na to, żeby nasze miasto było atrakcyjne do mieszkania, żeby był standard życia dużo wyższy, żeby ludzie chcieli u nas mieszkać, a nie tylko przez nasze miasto przyjeżdżać. Panie Agnieszko, ostatnie pytanie i kluczowe. Prawdopodobnie z informacji, które ja mam od konserwatora, będą to ustalenia robione